Witam serdecznie Was wszystkich, moi drodzy znajomi, przyjaciele. Ten budynek w sumie codziennie tętnił życiem, bo jak nie nabożeństwa, to niedzielę, to piątek, gdzie odbywało się spotkanie młodzieżowe. No i mamy tutaj też naszą szkołę językową. Niestety sytuacja jest zgoła inna w tej chwili. Jeszcze 2 tygodnie temu, 8 marca, gdzie mieliśmy nabożeństwo, a potem fantastyczny monodram, ciężki, żółtko. Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to ostatnia niedziela tego miesiąca. Wielokrotnie gdzieś w głowie mojej było to, że Boże, dziękuję Ci za drzwi otwarte, za to, że możemy się spotykać, za to, że możemy mieć ze sobą relacje. Myślę, że to jest czas, który możemy właśnie docenić. To może, czego teraz w tej chwili nie mamy. Chciałbym i proszę Boga o to, byście byli pocieszani. I może to jest też taka modlitwa moja do Was, ale też proszę, abyście Wy również modlili się o mnie i o siebie nawzajem, aby Bóg pocieszał Wasze serca, by nie ulegać bojaźni i aby lęk był oddalony. Pomimo tego, co się dzieje w tej chwili wokół nas, myślę, że spokojnie możemy mieć nadzieję w naszym Panu, w Chrystusie, który niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, jest Bogiem pocieszenia. Niech Bóg pociesza Wasze serca. Zapraszam jutro, na niedzielę. Nie tutaj do kościoła oczywiście, ale zapraszam przed komórkę, komputer, gdzie będziesz mógł posłuchać tego, co w fantastyczny sposób zagrał i przygotował zespół nasz tutaj muzyczny. Dziękuję Wam bardzo, że pomimo tego, co się dzieje, znaleźliście oczywiście czas, aby tutaj przyjechać i ponagrywać to wszystko. Więc jutro 10.30, czyli 22, zapraszam Was do słuchania, do oglądania, ale też może przeżywania czegoś blisko Pana Boga. Niech słowo, niech pieśni, które będą jutro puszczane przez internet, pocieszają Was i wspierają Was w tym trudnym czasie. Dziękuję, że jesteście i niech Pan błogosławi Was. Amen.